Siema mordy, mega miło, mega fajnie jest was tutaj przywitać na tym moim kanale i cieszę się, że tutaj zaczynamy tworzyć taką małą społeczność, ale chciałbym prosić was o pomoc, żebyście pomogli mi dojść do widzów z poprzedniego kanału, bo wiem, że jest masa ludzi, którzy chętnie by mnie oglądała, niestety ciężko jest do nich dotrzeć, także dajcie mi suba, łapeczkę, jakiś komentarz, żebyśmy mogli łapać te zasięgi i do nich trafiać. A tymczasem pokażę wam film, który stworzyłem już sporo czasu temu, ale to jest projekt bliski mojemu sercu, naprawdę. Poświęciłem dużo jemu uwagi i czasu i chciałbym się właśnie z wami tym podzielić. Także jeszcze raz mówię, że mega się cieszę, że tu jesteście i mega się cieszę, że możemy tutaj robić rzeczy czysto dla zajawki. Także miłego seansu. Kamerujesz? Tak. Proszę państwa, zbudowałem samochód od ostatniej śrubki. Ale w sumie zbudowałem to, brzmi górnolotnie, po prostu złożyłem go bardziej, ale zrobiłem go tylko i wyłącznie po swojemu, tak mi się podoba, no i mi się bardzo podoba, a wam w sumie nie wiem, jak się podoba, więc napiszcie od razu, jak się wam podoba mój samochód, a wygląda tak. Osoby, które śledzą, to wiedzą, że właśnie robiłem ten samochód. To jest następca Gruzimusa. Bo w Gruzimusie miałem wieczny problem odbijania kierownicy gówniany. A teraz macie czysto efekt finalny. No a miejscami właśnie będziemy pokazywać wam fotki, jak to przebiegało podczas składania tego samochodu. Bo robiłem następcy Gruzimusa temu, bo mnie nie odbiła kiera. Zmieniłem wszystko, dalej nie działało, więc zmieniłem budę i działa. Dwa razy byłem na treningu jeszcze przed malowaniem i sprawdziłem go mechanicznie, zanim go tak wykłaskałem. No a na treningu jeden z ziomków we mnie wjechał, jak widać wyglądało średnio, ale wziąłem i wyklepałem przed malowaniem. Ale po kolei. Kupiłem kompletnie pustą karoserię, bez silnika, bez żadnych elementów, żadnej wiązki, nie było wnętrza, nic. Kompletnie goła buda, ale była mega zdrowa. W ogóle to był import ze Szwajcarii, więc tak naprawdę nie miałem co robić blacharsko, tylko zabezpieczyłem. No i powoli przekładałem graty, bo właśnie większość gratów przełożyłem z Gruzimusa tutaj, ale z takim małym, mocnym, dużym wyjątkiem. Silnikiem. Silniczek kupiłem od mojego serdecznego kolegi Błażeja już ponad 2 lata temu, bo on pierwotnie miał trafić do właśnie Gruzimusa. No ale tam nie było do czego wsadzać, więc trafił od razu tutaj. Profilaktycznie zmieniłem panewki, uszczelniłem co się dało, no i przede wszystkim zmieniłem kolektor dolotowy. Mamy kolektor M50 i w sumie tyle z modyfikacji, plus strojenie. Daje nam to nie wiadomo ile koni, ale podobno jakieś 260. Czy to prawda? Nie wiem, na hamownię pojadę, to wam dam info na Instagramie albo w kolejnym filmie. No i jeszcze przy składaniu tego wymieniałem mnóstwo części takich, wiecie, takich na zaś, podpora wału, jakieś takie gumy, poduszki, przewody, czy to hamulcowe, czy to chłodnicze. Cała w ogóle wiązka jest od nowa zrobiona, bo seryjnie ten silnik nie występuje w tej budzie. Tak samo wiązkę wnętrza musiałem kłaść od początku, z czym się mega bawiłem, ale działa na szczęście wszystko. Więc generalnie pracy było mnóstwo, samochód robiłem łącznie rok, dużymi przerwami, bo wiadomo, zawsze coś jest innego. No ale kurna no. Jest w końcu cały i działa, jeździ, kurna. Odpala i jedzie. Odpala i jedzie, i hamuje nawet, i skręca trochę. No i w ogóle warto wspomnieć, że samochodzik dostał kilka fajnych elementów nadwozia z laminatu. To takie lekkie tworzywo jakieś tam. Dwa zderzaki, przód, tył, błotniki i felony, i maskę. I te laminaty dostałem od firmy Febla. Po prostu postanowili wesprzeć ten projekcik, więc dziękuję bardzo. No a ponadto cała BMW się poszerzyła przez to i ja od siebie dołożyłem takie dystanse. Nikt tak chyba nie robi, ale ja zrobiłem, mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Dziękuję. Tu też. Takie wloty, wiesz, taki tuning, kurde, niby trochę wieś, ale wiesz czy nie? Nie, chyba. Więc jest szerzej, ładniej i oryginalniej. Proszę państwa, kolor jest kluczowy. Zieleń jakaś tam, trochę morska, trochę nie wiadomo jaka i kompletnie nie wiadomo jaka, bo ten lakier nie ma nazwy żadnej, nie da się go dorobić chyba, znaczy może się da, ale nie taki sam niby, bo został stworzony ze zlewek tych lakierów, tych baz do samochodów. Kolega Damian, który się tym zajmuje, miał nadwyżki tych lakierów, pozlewał do wiadra i... Czyli Motokoto Grun, bo każdy kolor zielony w BMC jest na końcu Grun. Grun? No. Motokoto Grun. Sama baza jest z metalikiem,
a na górze mamy klar z ksyralikiem, czyli takimi błyskotkami kolorowymi. No z brokatem takim, kurna, o! Jejku, wiadomo o co chodzi. Kucyk nie przepłacił ty i lampy zrobił. Okleił on sam wnętrze na żółto, przyciemnił z zewnątrz. Boczne szyby też są trochę przymione, delikatnie bardzo, ale są, tak skromnie, bo tak chciałem. I tylna też, i boczne też, więc jest elegancko. I tylne lampy też, blaszka niemiecka, prosto od Goebbelsa, mimo że ze Szwajcarii. No a wnętrze jest w sumie całe przełożone z Gruzji Musa, bez chyba żadnego wyjątku tak naprawdę. Chyba bez żadnego. No, więc nic się nie zmieniło. Fotel pasażera nie kubełkowy, bo mnie nie stać, ale kierowcy tak. No i tak ono. I takie to szopy z Państwa. I zaraz zobaczycie, czy to w ogóle coś tam smali kapcia. Ale właśnie, bo jest jeszcze jeden temacik taki. Pisaliście, że chcecie zobaczyć pojazd Kamerunem, bo Kamerun też upala. Co ty masz? Najlepszą budę. Najlepsza buda. Moja to jest, wiecie, coupé, to niby taka buda... Królewska. Królewska, tak, królewska. Sedes to jest taki daily, a kompot jest najlepszy. Tak. Więc dawaj, no, pokażemy. Najlepszy samochód, proszę Państwa. Tak. Znaczy może nie samochód, a buda. To kompot, zapamiętajcie to raz na zawsze. Kupiłem samochód od naszego kolegi Rabciucha. Pozdrawiamy serdecznie. W sensie poprzedni samochód, bo kupiłem tak naprawdę samochód w cenie silnika z tego względu, że buda to był totalny śmieć. Jak jeszcze jeździł ten samochód, wjechaliśmy właśnie z hashtag drugim na kanał. I jak zobaczyliśmy go od spodu, to już postanowiłem, że jednak muszę poszukać innej budy. Kupiłeś budę. Tak. Przełożyłeś graty. No niestety ja się nie mogę pochwalić, że ja przełożyłem, bo tak naprawdę samochód budował mój bardzo dobry kolega Adrian, którego jeszcze bardziej pozdrawiam i w sumie to dzięki niemu wszystko to jest, jak jest? Tak jest. No i tyle. I w sumie to byłem na jednym treningu. Jeździ dalej, więc super. Daily Gruz to jest. Tak, właśnie starałem się zrobić samochód tak, żeby móc nim przyjechać na trening na kołach. Więc mamy odkręcaną hydrołapę. Kierownica, kubeł, oczywiście wszystko z homologacją. Tak, i silnik 2.8 wbity w dowód. Ori 3.2.8, tak? To no. Taka specjalna wersja. Jeszcze takie nie było. No. Jaki on ładny. Pokuszę się o stwierdzenie, że moja komora silnikowa jest ładniejsza niż twoja. No tak, właśnie, bo ja w ogóle zapomniałem o pomalowaniu komory i została niebieska, kurde. No ale tutaj ładnie jest. No i w sumie to też jest kolektor M50, zrobiony zimny dolot i tyle z modyfikacji. Silnik złożony na nowych panewkach, uszczelniony, w sumie tam to ciekło, to... I tak samo z różnymi częściami, jakieś, nie wiem, krójce były popękane, Adrian mi wszystko zmieniał, co było trzeba. No i jest elektryczna wspoma jeszcze. Gwint, spaw. I śmigasz. I śmigasz. I tylne belka na zero kąt. Koło w pionie z tyłu jest, więc jest git. A wnętrze mega cywilne. Pokaż. Są boczki, jest tylna kanapa, co prawda siedzisko zdejmuję sobie wtedy, jak chcę zakładać te pasy, ale w razie nawet są oryginalne, choć te są naprawdę są z homologacją. W policji mógł jeździć. Wszystko możesz. Tak. O, będę chciał tu zamontować hak. Już mam nawet kupiony oryginalny. Żeby ciągać przepkę kompotem. Tak, tak. Czyli driftowa ciągająca przepkę, elegancko. Samowystarczalna. Ale masz piękny kompot. Dzięki. Kompot jabłkowy, no. Kompot malinowy, kompot wiśniowy. No i samochód jest w sumie jeszcze niewystrojony, ale i tak jeździ sporo lepiej niż wcześniej. Więc jak ktoś ma 2.8, mu brakuje, to wsadzę kolektor, który jest w sumie drogi, ale to i tak jest najtańsza modyfikacja, jaka może być. I tak samo w moich 3 litrach. Ja. No właśnie, bo u ciebie nie jest strojony, jest lepiej i chodzi dobrze, a u mnie na niewystrojonym motorze praktycznie nie odpalał. Znaczy odpalał, ale chodził bardzo źle. Kamerun, lecimy na tor. To jest małaś kapcia. Stalóweczkę trzeba założyć, bo gdzieś na luzku jeździ. Tu trzeba zajrzeć dobrze, ale patrz, widzisz to? O, a co to? Ogólnie tak obniżałem, że za grubo poleciałem i musiałem postawać. I działa. Znaczy na razie, zobaczymy właśnie, czy nie urwie. Żeby nie było, to jest samochód motokota, a nie jakiegoś tam prosa. Co? Nie jest nisko, ale bez przesady. O, witamy. Siema. Yo. Siema, no. Siemanko, ale ładnie pomalowana. Ja myślałem, że to w ogóle nowy wóz.
Ile brokatów? Znałem, że wiesz, jakiś nabytek nowy, coś tutaj tego. No trochę tak. Wygląda jest groźnie. Inna buda i inny silnik. No i jakieś poszeszki wjechały. Trochę. Kurwa, ale lakier to powiem wam, że... Może być? Z tym wałeczkiem to coraz lepsi jesteście. Nie, naprawdę fajnie wygląda. Tu teraz będziesz się bał upalać. No właśnie trochę lipa jest, nie? No. Temu chciałem ją ograć przed pierwszą jazdą, żeby wiesz, żeby ostatni raz zobaczyć się w takim stanie. Zakładasz, że coś się wydarzy, tak? No raczej. No tak, nawet jak zaproponowałem fotki, że zrobimy po, no to nie mój rób przed, bo nie wiadomo, czy będzie czego robić. No. Wiesz, no wtedy, kiedy jeździłem z tobą, to ona była w tym samym stanie jakby mechanicznym, to było to samo, tylko właśnie teraz... Blacharską trochę inaczej. Blacharską, no. Why you sound like Cinderella teens? Used to see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, with the fuck. Jak się twoją przejechałem, to już mało mocy, nie? Chyba było w ogóle w trakcie spapu, w sensie budy. O, jak się przejechałem 3 litrami, to się już zastanawiałem, czy jest sen w ogóle dwozi układać, nie? Nie, ale spoko jest. No, ja tak lubię ten samochód. Nie no, daj mi się jeździć. Lubię. O. Kopciuszy, kopciuszy! Na szczęście nie jest wydechu, tylko zapomek. Czemu mi to zrobiłaś? Czemu taka głupia byłaś? No wężyk mógł dłużej podtrzymać, no. Trochę za szybko, kurwa. Przepraszam, no panowie. No wężyk, no. Wężyk któryś. Domyślam się, ale wiesz, no. Ajajaj. Szybko poszło. Kurwa, ale powiem ci, jak ona ładna teraz, ja pierdolę. No. No widzę taką moją, tylko że wiesz, parę lat temu, nie? Co, ten na górze? A, no tak myślałem, że ten był taki śmieciowy. Ale w dziwny sposób w ogóle, nie myślałem, że spadł. A nie masz takiego? No nie, no. Proszę państwa, parę kółeczek i chlust! I poszło! Z dymem i wodą. O, dziurka. Miałem taki śmieciowy ze starego silnika wąż, no i kurde... Tyle warto. Ale parę kółek było. Było. A ty nie widziałeś. Nie nagrywałeś, jak felony zakładamy, a nagrywasz, jak węże pękały? No bo teraz nagrywam efekt finalny, jak pierwszy test jest, nie? Znaczy test, co mnie, no po prostu pierwszy jazdy. Pierwszy test wyszedł. No. Polakierowałeś i co wyszło? No i tyle wyszło. No. Pynk ci zerwał? Pynk, no patrz jak ładnie. Dobra. O kurwa. Wróci mocniejszy. Ogrodowy. Tak, dokładnie. No deko krótszy dyfarek Camaro i będzie dobrze. Camaron wylądował. Wyjechał, okej, Camaron, nie nagrałem, dziękuję. Camaron! Kto ty popsuł? Czego było psuć? Za szybki jesteś. Widzisz, trzeba usiąść mocno. Patrzcie na to. Popsułem to, coś wam pokażę jeszcze. W tamtej budzie tego nie miałem, a tutaj deinwestowałem. Odżałowałem na pięknego Bashbara z jackpointem. Bez kitu to teraz zderzaka nie powinieneś w ogóle zakładać. Zobacz, jak ładnie. Ale tak. Patrz, jak ładnie, nie? Tak z padłkiem. No i jeszcze jedna ciekawostka, to przód również z Bashbarem odżałowałem, proszę państwa. Nie ma lipy żadnej. O. Kurwa. Cameron to dobrze powiedział, że jakbyśmy nie nagrywali, to by się nic nie stało. I no, tak jak mówiłem, że dwa treningi zrobiłem tym autem, przed malowaniem i ani najmniejszej awarii nie miałem. Aż byłem z siebie dumny, że w ogóle zużyłem samochód, przewody przerabiałem, wszystkie napęd i tak dalej, wspomaganie i to wszystko.
nic się nie obsuło, a przyjechaliśmy dzisiaj wam pokazać ją. No wiesz, to nie tak, że coś się nie wiadomo jakiego zepsuło. Tak, no pierdoła, nie? Jakby stary przewód. No stary przewód z tamtego silnika, który miałem tak zmienić. No. No i tak właśnie. Poza tym jak już walnął, to od razu wiedziałeś który, więc no wiadomo o co chodzi. No tak. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten samochód. Jakkolwiek to dziwnie i może nienaturalnie brzmi, naprawdę go lubię. Nie wiem, no chyba po prostu się wychowałem na kupecie i jakoś tak lubię to, jak się zachowuje, jak się prowadzi. Jak jeżdżę twoim kompotem, to jest gorzej. Znaczy on jest bardziej dziki w przykładkach, nie? No, tak. Mi na przykład kupetu też się jakby płynnie jeździ, może o tak bardziej, nie? No. No i mocowo jest zawaliście, nie? No bo mam dyfer 4,44 i trójeczka to bez żadnego, ale z gazu ani razu sprzęgła nie dotknąłem na całym torze, nawet latem. A czwórka też raczej bez problemu. Sam robiłem, więc się wychwalę. Jestem z siebie zadowolony, że złożyłem ten samochód bez kanału w swoim garażu, bez dziwnych różnych narzędzi, tylko użyłem żurawia od kumpla, żeby wsadzić silnik, też bez kanału i nawet napęd składałem bez kanału. Super. Powiedziałbym słowo na Z, ale powiem na S. Super. Dobra, no to może małe ogłoszenie ode mnie, kupić 3 litry. Tak? Dobra. Znaczna część z was pewnie nie interesuje się do końca takimi rzeczami, ale jednak spora część mimo wszystko mówiła, żeby zrobić z tego film, więc macie, opowiedziałem co chciałem, pokazałem co chciałem, Kamerun też. Kameruna chcieliście zobaczyć, pokazał co miał, więc myślę, że jesteście zadowoleni. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, takich trochę innych, raz na jakiś czas, to dawajcie znaka w komentarzu i będziemy działać. Trzymajcie się i do zobaczenia.